Witam Was, moi drodzy. W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić łódki zdalnie sterowane, jakie pojawią się niebawem u nas w ofercie. Firma Genesis Car została wyłącznym dystrybutorem łódek Bernds Boat. Firma Bernds Boat jest to holenderska firma, która działa na rynku już blisko 10 lat. Produkują własne łódki zanętowe. Wszystko wykonywane jest ręcznie na warsztacie w Holandii. Zależało nam na tym, aby wprowadzić do oferty łódki zdalnie sterowane, które mają pewny serwis przede wszystkim, gwarancję minimum 2 lata oraz aby były robione na najlepszych podzespołach przez kogoś, kto się na tym zna. A uważam, że Marcel jest właśnie taką osobą, która jest na właściwym miejscu, jeśli chodzi o produkcję łódek zdalnie sterowanych. Firma Bernds Boat ma w ofercie generalnie jeden model dopracowany, czyli Explore MK2. Natomiast występuje on w różnych wersjach kolorystycznych oraz z różnym wyposażeniem. Począwszy od podstawowych wersji, gdzie jest tylko łódka, a następnie łódka z echosondą, albo już full opcja, czyli z autopilotem, systemem GNSS, a także dodatkowo w tej łódce mogą być zamontowane kamery i inne tak naprawdę bajery, co tylko sobie zażyczymy. Ciekawostką w łódkach Bernds Boat jest również to, że przy montażu używane są echosondy najwyższej jakości, czyli Dragonfly 5 Pro. Jest to najbardziej zaawansowana echosonda, jaka w chwili obecnej jest dedykowana do łódek zdalnie sterowanych. Kolejną ciekawostką i innowacją jest to, że w łódkach Explore wykorzystywany jest system nawigacji GNSS, a nie jak w standardzie w 95% na rynku wykorzystywany jest tylko system GPS. Ale o tym systemie GNSS opowiem Wam po wywiadzie z właścicielem Marcelem. Także ja Was zapraszam teraz do jego warsztatu w Holandii. Piotr był tam na miejscu, przeprowadził z nim wywiad. Myślę, że chłopaki przybliżą Wam, jak wyglądają łódki, z czego są zrobione i jak to wszystko działa i dlaczego te łódki naprawdę są warte zarówno swojej ceny, jak i tego, żeby taką łódkę mieć. Także przenosimy się teraz do Holandii. Ja Was zapraszam na wywiad. Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem specjalnie z Holandii, a dokładnie znajdujemy się w siedzibie firmy Bernds Boat. To firma, która zajmuje się produkcją łódek zdalnie sterowanych i te łódki już niedługo będą w naszej ofercie, w ofercie firmy Genesis Carp. Ja za chwilę przeprowadzę krótki wywiad, popytam troszeczkę właściciela firmy Marcela na temat właśnie tych łódek i za chwilkę się widzimy, także do zobaczenia za chwilkę. Z nami jest właściciel firmy, jej twórca Marcel i zaraz zapytam go o kilka spraw właśnie związanych z tymi łódkami, czyli
Wszystko to, co moim zdaniem Was zainteresuje, jeżeli chodzi o łódki zdalnie sterowane firmy Berns Bybo. Marcel, powiedz mi, jak długo zajmujesz się produkcją łódek? Łódkę Explorer Byboat produkujemy od 5 lat, a model Explorer MK2 od roku. Skąd pomysł na taką firmę? Wszystko zaczęło się od hobby. Na początku naprawiałem różne modele łódek, montowałem do nich osprzęt i stąd narodził się pomysł na stworzenie własnej firmy. Czyli na początku to było twoje hobby, które przerodziło się w twoją pracę. Tak, najpierw to było hobby, a teraz to praca na pełny etat 6 dni w tygodniu. Czym charakteryzują się twoje łódki? Są kompaktowe, bardzo lekkie, ale posiadają wszystkie funkcje i możliwości dużych modeli. Takie jak dwie komory, duży zasięg, litowo-jonowe akumulatory i są bardzo poręczne w transporcie. Z jakich materiałów są budowane? Podstawą jest obudowa z tworzywa sztucznego z miejscem na jeden silnik. A z czego wykonany jest kadłub? To tworzywo sztuczne typu ABS. Jakich części używasz do produkcji łódek? Piloty do łódek to firma Futaba, która jest jedną z najlepszych na rynku. Napędy to silniki Patriot oraz mosiężne wirniki firmy Rabush i serwa firmy Matogir. Są to podzespoły bardzo wysokiej jakości. Bardzo popularne wśród karpiarzy są katamarany z dwoma silnikami. Dlaczego twoje łódki mają tylko jeden silnik? Katamarany z dwoma silnikami mają bardzo mały promień skrętu. To jest ich duża zaleta. Natomiast nasze łódki są tak dopracowane, żeby promień skrętu był poniżej 1 metra. Zaletą jednego silnika jest dłuższy czas pracy na jednym akumulatorze, dlatego że silnik pobiera z niego najwięcej prądu. Mimo jednego silnika łódka nie traci na szybkości, a może o wiele dłużej pływać na jednym akumulatorze. Z twojego doświadczenia możesz powiedzieć, że jeden silnik w zupełności wystarczy. Tak, oczywiście. Jakie osiągi mają twoje łódki? Mam tu na myśli zasięg pilota. Zasięg pilota to 500 metrów, co moim zdaniem wystarcza, ponieważ po 300 metrach łódka jest prawie niewidoczna. Zasięg echosondy to minimum 300 metrów, tak samo autopilota, również minimum 300 metrów, co w zupełności wystarcza. Jaka jest pojemność akumulatora i na jak długo wystarcza? Do naszych łódek stosujemy dwie wersje akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 8800 mA i 12000 mA. Na tym pierwszym czas pływania to około 2,5 godziny. Natomiast druga opcja jest o 35% mocniejsza. Czym wyróżniają się twoje łódki na tle konkurencji? Nasze łódki to w 100% ręczna robota. A do ich budowy używamy części najwyższej jakości. Poza tym są kompaktowe i bardzo lekkie, co wyróżnia je na tle konkurencji. Widziałem u ciebie łódki tylko w dwóch kolorach, białe i czarne. Są też inne opcje? Tak, oczywiście. Wszystko na życzenie klienta. Jakiej firmy echosondy montujesz do łódek? Montujemy dwa typy echosondy. To jest Raymarine Dragonfly 5 Pro lub Toslon TF500. Czym różnią się pomiędzy sobą te dwa urządzenia?
Różnica oczywiście jest. Dzięki Raymarine możemy o wiele więcej zobaczyć. Na przykład roślinność, zwalone drzewa, zaczepy, również twardość dna. Raymarine posiada dużo więcej możliwości. Posiadasz również w ofercie dodatkowe urządzenia do udek. Chodzi mi o dozownik do kulek. Tak, masz na myśli rozpylacz zanęty, który można zamontować na kadłubie i za pomocą pilota uruchomić wirnik, który będzie rozpylał zanętę dookoła łódki, oprócz standardowego nęcenia z dwóch komór. Jak wygląda gwarancja na Twoje produkty? Dajemy 24 miesiące gwarancji. Co dokładnie obejmuje ta gwarancja? Właściwie wszystko przy poprawnym użytkowaniu. Ostatnie pytanie dotyczy możliwości przeglądu posezonowego. Tak, to jest możliwe. Chociaż nasze łódki są właściwie bezobsługowe i taki przegląd nie jest konieczny. Ale oczywiście na życzenie klienta jest to do zrobienia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To był taki w sumie wywiad dość krótki, ale myślę, że Wam pomógł, że tak powiem, trochę się dowiedzieć więcej o tych łódkach, które Marcel produkuje. Także my teraz zajrzymy do warsztatu, jak to tam wygląda i widzimy się znowu za chwilkę. Tak wyglądała moja wizyta w siedzibie firmy Berns Byboat. Mam nadzieję, że zobaczyliście ciekawe rzeczy, dowiedzieliście się czegoś więcej o łódkach, które tu są ręcznie oczywiście wszystkie robione. I te właśnie łódki już niedługo będą u nas w ofercie firmy Genesis Car. Także ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w następnym filmie i oczywiście zapraszam do naszego sklepu Genesis Carp, sklepu internetowego oraz do sklepu stacjonarnego Carpoholics w Chorzowie. Na razie i widzimy się za jakiś czas. W łódkach Berns Boat wykorzystywany jest system satelitarny GNSS. Jest to globalny system nawigacji satelitarnej. Dlaczego on jest taki ważny w tym przypadku? Ponieważ zwykły GPS wykorzystuje tylko swoje satelity, natomiast system GNSS wykorzystuje wiele satelit. W jednym czasie może korzystać z kilkunastu satelit. Wykorzystuje satelity GPS-a amerykańskie, Galileo europejskie, GLONASS ruskie,
czyli rosyjskie, oraz Beidou chińskie. Powoduje to, że system ten jest o wiele bardziej dokładniejszy niż standardowy system GPS, ponieważ jest w stanie w jednym momencie wykorzystać o wiele więcej satelit do pozycjonowania naszego oraz naszej łódki. Wykorzystanie tego systemu GNSS razem z echosondą Dragonfly Raymarine 5 Pro powoduje to, że mamy mega dokładność, możemy wykorzystywać mapy Google, co jest bardzo fajne, zarówno w trójwymiarze, jak i w 2D. Widzimy dokładnie nasz zbiornik, wykorzystując mapy satelitarne, takie po prostu jak mamy w telefonie, czyli mapy Google po prostu. Dodatkowo możemy używać tej sondy zarówno na tablecie, jak i na własnym telefonie. Montujemy aplikację w telefonie i nie potrzebujemy nic innego. Wszystko mamy jakby w jednym miejscu. Jest to świetne rozwiązanie, na pewno nowoczesne, inne niż wszystkie, ale taki jest świat, trzeba iść do przodu. My się bardzo cieszymy, że firma ta podjęła z nami współpracę. Już niebawem te łódki pojawią się na naszym sklepie genesisbox.pl, a ja Was zapraszam również na polską stronę tych łódek, czyli exploreboat.pl. Tam znajdziecie wszystko, co jest dostępne, wszystkie opcje, opisy, filmy, więc ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam jeszcze raz na stronę oraz do naszego sklepu internetowego, a także stacjonarnego, ponieważ te łódki będą dostępne i będzie można je zobaczyć, włączyć, potestować w naszym sklepie stacjonarnym Carpoholics w Chorzowie przy ulicy Truchana 35. Także zapraszam serdecznie.